kasety VHS, to dzięki nim już nie musieliśmy czekać na piątek na godzinę 20, żeby obejrzeć swój długo wyczekiwany film. Wreszcie mogliśmy to zrobić kiedy tylko chcemy, jak tylko chcemy i odtwarzać ile razy tylko chcemy. Pojawił się z nim jednak taki problem, że materiały nagrane na VHS-y były gorsze od tych puszczanych w telewizji. Ależ na pewno. Kasety VHS i w zasadzie telewizja sprzed, chciałem powiedzieć 10, ale to już dobrych 20 albo i nawet 30 i jeszcze więcej lat, wydawało się, że jest idealna. Wydawało się, że moment, w którym mamy do dyspozycji wypożyczalnię kaset i dostęp do filmów, które obejrzymy ile razy tylko chcemy, a później je trzeba niestety przewinąć, będzie biznesem, który będzie trwał zawsze. Okazuje się jednak, że ten obraz wcale nie był tak dobry, jak pamiętamy, a kasety z wypożyczalni, mimo iż miały filmy, o których marzyliśmy i nie trzeba było na nie czekać, żeby w piątek o 20 być przed telewizorem, po prostu były gorsze niż te, które mogliśmy obejrzeć w telewizji. Tak więc w dzisiejszym materiale, moi drodzy, wraz ze Stilgarem opowiemy Wam o tym, jak były zbudowane kasety, jak działały VHS-y i jak to w sumie jest, że pamiętamy je naprawdę bardzo dobrze, ale dzisiaj to no, nie wyglądają imponująco. Działanie magnetowidu jest fascynujące. Ilość inżynierii, które musiało się tak naprawdę złożyć do całości, abyśmy my w naszym domowym zaciszu mogli odczytywać oraz zapisywać kasety, to coś naprawdę fantastycznego. Więc teraz w wielkim skrócie omówię Wam, jak on tak w ogóle działa. Witam Państwa w laboratorium Stilgara. Opiszę Wam, jak działały te dwa cuda inżynierii, czyli VHS oraz magnetowid, gdyż jest to znacznie ciekawsze, niż mogłoby się wydawać. Co jeśli powiem Wam, że gdyby nie te oto dwie dziury, albo to wgłębienie, albo ta oto tutaj szpara, to takie coś jak VHS nie miałoby żadnej racji bytu? I takich smaczków jest tutaj znacznie więcej. Temat jest naprawdę fascynujący i pozwólcie, że Wam o nim krótko opowiem. Tak więc mamy naszą kasetę z ulubionym filmem. Kasetę tę wsadzamy do magnetowidu, a następnie kaseta ta trafia w swoje naprawdę specjalne miejsce. Ponieważ kiedy sobie te drzwiczki otworzymy, to zobaczycie, że tutaj jest taśma. Ale taśma nie jest czytywana tak, o, bo byłoby to praktycznie niemożliwe, aby odczytać tak duże ilości informacji, które się tutaj znajdują, tylko ta taśma jest dosłownie wyciągana, aby następnie trafiła do najważniejszych tutaj komponentów. Od dołu widzicie dwa takie wycięcia i w te właśnie wycięcia trafiają dwa specjalne ramiona, które tutaj dosłownie wchodzą, a następnie wyciągają naszą taśmę, aby ją tutaj przepięknie nam rozlokować. Wsadzamy kasetę i spójrzcie dosłownie tutaj, jakie na przebitkach, co się z tym dzieje. Kaseta wchodzi, opada, dwa ramiona weszły w te otwory, klapka się otworzyła i taśma została wyciągnięta. Z jednej strony mamy bęben wyjściowy, przechodzący przez bardzo ważne rolki, regulujące samą taśmę, jak i jej przekrzywienie. Aż dochodzimy do cudu inżynierii, czyli bębna z głowicami, dzięki któremu to tak w ogóle takie coś jak VHS w małej, wręcz miniaturowej formie mogło istnieć w naszych domach. Gdyby nie pomysł z bębnami, z kilkoma sensorami, od dwóch w domowych magnetowidach do sześciu w bardziej profesjonalnym i droższym sprzęcie, kręcący się w zależności od klatkarzu, ale u nas najczęściej bęben robił 1500 obrotów na minutę, to nasza taśma musiałaby być przewijana z absurdalną prędkością, a tak to taśma porusza się względnie powoli, gdyż bęben robi całą robotę. Bęben ten jest również pod danym kątem, a to oznacza, że dane zapisywane albo odczytywane są pod kątem właśnie. Tak zwany zapis helikalny, którego rysunki widzicie teraz na ekranie, był kluczowy dla możliwości zgrania tak relatywnie ogromnej ilości materiału na tak relatywnie małej ilości kasety, przy jednoczesnej możliwości robienia tego w naszym własnym domu, we względnie bardzo małym magnetowidzie. Oczywiście, magnetowidy to były kobyły zajmujące często całą półkę w naszej meblościance, jednak to urządzenie, które bardzo często nie służyło tylko i wyłącznie do tego, żeby oglądać kasety, a również do tego, żeby dzięki temu podłączyć telewizję do naszego telewizora, było tak naprawdę względnie małe, jeśli porównamy to urządzenie do pierwszych wersji takich magnetowidów, które dosłownie zajmowały pół pokoju. Tak więc laboratorium Stilgara się żegna i po więcej szczegółów wróćmy teraz do studia. W samym środku magnetowidu ważnych jest kilka jeszcze innych elementów. Przede wszystkim zanim taśma trafi na bęben z głowicami do nagrywania, czy też odtwarzania, przechodzi przez tak zwany eraser head, czyli naszą głowicę wymazującą. I ułożenie tego w tak bardzo logicznym właśnie układzie, że mamy najpierw wymazywanie, potem jest odczyt albo zapis i na samym końcu jest kontrola i audio,
pozwoliło nam na to, że kasetę mogliśmy nagrywać jedno na drugie, tak jakby nadpisując dane. I to było bardzo wygodne, to było w porządku, bo jak miałeś jakąś starą kasetę, to nie musiałeś się zastanawiać, że no, tu jest komunia z 2003 roku, a ja chcę nagrać film, nie wiem, Armageddon z Bruce'em Willisem, który akurat mam z wypożyczalni, ale chcę go mieć też nagranego. Po prostu mogłeś wrzucić kasetę i nagrywać od razu. Ale żeby przypadkiem nie nagrać na ważną kasetę czegoś innego, tutaj mamy z tyłu kolejny super designerski patent, mały otwór, który w przypadku, gdy kaseta była przeznaczona do nagrywania, był zaślepiony i to powodowało, że system wiedział, że okej, na tej kasecie możemy nagrywać, ale we wszystkich kasetach z wypożyczalni, tutaj już jest otwór, czy też w kasetach czystych, które można było kupić, były po prostu te drzwiczki wyłamywane, które po zapisaniu kasety odpowiednim materiałem po prostu należało usunąć. Ale to też nie jest tak, że coś już nagrałeś na kasetę i to zostanie z tobą na zawsze. Ze względu chociażby na to, że kasety nie były idealnym nośnikiem i tutaj też nie mieliśmy do czynienia z cyfrowymi kopiami naszych materiałów, tak jak to teraz wygląda, że to są zera i jedynki, które wszędzie będą odtwarzane tak samo, a tak na dobrą sprawę jedna kaseta mogła być lepsza od drugiej, ze względu na to, że mieliśmy zapisywane tutaj audio analogowe. Więc jak było jakieś przepięcie, krzywa taśma, przesunęło się jej za dużo, cokolwiek się wydarzyło po drodze, to wszystko było utrwalane na tym nośniku i dzisiaj się mogło odtworzyć dobrze, ale jutro linia przechodząca przez cały obraz, którą pewnie każdy z Was też zna, pochodząca właśnie od uszkodzeń czy zabrudzeń, no niestety potrafiła zrujnować seans. No ale chwila, gdzie tu jest jakiś silniczek? Jakby co w ogóle porusza tak naprawdę naszą kasetą? Podaj mi kasetę, to ja powiem właśnie o tym. Bo to nie jest tak, jak za dzieciaka myśleliśmy. No właśnie, właśnie. No bo pewnie wielu z nas za dzieciaka myślało, że kasety się wsadza, no i tutaj są przecież jakieś takie oto ząbki, no i to się kręci i nam całą tak naprawdę kasetę przewija. A tak nie jest. Oczywiście to też się porusza, ale o tym za chwilę, to jest coś innego. A no właśnie jest taki oto silniczek na samym końcu, przed bębnem wejściowym. Jest to tak zwany kapstan, czy silniczek kapstana oraz ramię z gumową rolką dociskającą taśmę do takiegoż, który to z dokładnością przewija nam kasetę od początku do końca. Jeśli jednak użyjemy funkcji szybkiego przewijania do przodu lub do tyłu, to wtedy za przewijanie odpowiadają silniczki, które połączą się z ząbkami samych bębnów w naszej kasecie. Co bardzo ważne, jeśli te silniki odpowiadające za szybkie przewijanie naszej kasety by się nie wyłączyły, a nadal by przewijały naszą kasetę na przykład do samego początku, no to one tak naprawdę naszą kasetę by urwały. Więc jakim cudem te silniczki tutaj wiedzą, ile tak naprawdę naszej taśmy muszą przewinąć, żeby znaleźć się w punkcie zero? Odpowiedź jest naprawdę fascynująca. Tutaj w ogóle jest tyle inżynierii, że szkoda gadać. Mianowicie, kiedy nasza kaseta trafia do magnetowidu, to możecie zobaczyć tutaj otwór. W ten otwór trafia po prostu dioda LED, która jest na magnetowidzie i ona świeci światłem w jedną, jak i w drugą stronę. Normalnie taśma jest czarna, a jeśli taśma jest czarna, to znaczy, że blokuje nasze światło. Komu blokuje światło? Ano fotodiodom, które umiejscowione są z lewej, jak i z prawej strony od naszej kasety, czyli w magnetowidzie, jakby na płytce. Więc jeśli LED trafi na czarną taśmę, to czarna taśma blokuje jego światło. Ale w momencie, kiedy taśma przewinie się do początku albo końca, to taśma staje się przeźroczysta i wtedy to światło dosłownie przez tę dziurkę trafia na fotodiodę i dioda wtedy mówi: OK, stop, już jesteśmy przewinięci do samego początku albo do samego końca. I dzięki temu to nam się w ogóle nie kręci. Albo kapstan, bo w normalnym użytkowaniu no to akurat zależy od kapstana. I to jest naprawdę niesamowite, jak za dzieciakiem myślałem, że te wszystkie dziury to tak sobie wygląda kaseta i tyle. No, jeszcze ostatnio widziałem o tym. Nie wiem, czy widziałeś albo czytałeś. Tu jest wycięcie na kasecie. I ono jest specjalnie, żeby ludzie nie wsadzali nic do magnetowidów. Bo w magnetowidzie masz bolec, który wchodzi idealnie w to wycięcie. I nie możesz włożyć na przykład bety do VHS-a i na odwrót. Bo beta, o ile się nie mylę, ma inne wycięcie. Więc w każdym magnetowidzie tutaj jest mały bolec, który pozwala tobie włożyć VHS-a idealnie prosto. O taką taśmę trzeba było przede wszystkim dbać. Nie bez powodu tutaj jest ta mechaniczna klapka, która ją zasłaniała. Ponieważ każde uszkodzenie, zagniecenie, czy to, co teraz właśnie robię z taśmą, mogło doprowadzić do wciągnięcia jej przez magnetowid. A chyba każdy pamięta traumę z dzieciństwa, gdy nagle kaseta przestała się odtwarzać, a po wysunięciu wraz z nią z magnetowidu wychodziło takie spaghetti i nie dało się jej dalej wyciągnąć. Dlatego też właśnie wrażliwy mechanizm głowic i silniczków wszystkie, które pracowały w środku, niestety każde zagniecenie mogły potraktować dość brutalnie i w najgorszym wypadku rozerwać taśmę. Chociaż czy to w sumie w najgorszym, to przynajmniej dało się wyciągnąć kasetę. A w najlepszym mogły ją wciągnąć i pomiętolić, co finalnie prowadziło do zniekształceń obrazu, zniekształceń dźwięku albo kolejnych, niestety, powtarzających się zacięć. Najczęstszymi problemami, z jakimi się można było spotkać, to właśnie wciągnięcie taśmy.
I wciągnięcie też, urwanie taśmy było po prostu dramatycznym przeżyciem. Sam pamiętam, jak moje ulubione bajki były wciągane i niestety nie udało się ich odratować, a jeszcze tato musiał spędzić cały wieczór nad magnetowidem go rozkręcając. No i szlaban to swoją drogą, ale wiecie, o co chodzi. W każdym razie, żeby tego uniknąć, było magiczne pojęcie jak czyszczenie głowicy, czy też specjalne kasety czyszczące głowicę, które w pierwszej chwili no, wyglądały jak zwykła kaseta, ale w środku nie było czarnej, mylarowej taśmy, a była taśma biała. Biała, która po prostu po nasączeniu, bo tak, tamte kasety miały specjalny otwór na roztwór czyszczący, po nasączeniu tym roztworem miały za zadanie przesmarować wszystkie punkty styku i oczyścić je z ewentualnych brudów. Ze względu na to, że punktów styku, taka taśma w magnetowidzie, nie ma jakbyśmy się mogli domyśleć normalnie, że właśnie strasznie to wygląda, nie czepiajcie się, to chodzi o wizualizację, że wchodzi sobie z tej strony, tu się dotyka do głowicy, czy tam jeszcze ta wymazująca i audio, czyli masz dosłownie 4 punkty, tych punktów styku taśma w środku ma ponad 10. A na każdym z nich jakiś paproszek, jakiś okruszek może poprowadzić do wciągnięcia, zawinięcia czy urwania. Dlatego bardzo ważne było czyszczenie swoich głowic. Jezu, to brzmi jak jakaś reklama w stylu myjcie swoją myszkę, nie? Ale druga sprawa, równie istotna, jest też taka, że kasety VHS po prostu z czasem degradowały. I chociażby ze względu na to, że to jest cienka plastikowa taśma, pokryta cząsteczkami namagnetyzowanego zazwyczaj tlenku żelaza albo jakiejś innej mieszanki, ona po prostu z czasem również właśnie degradowała, robiła się coraz gorsza, traciła swoje właściwości, przez co ten obraz był niedoskonały, był gorszy, a i również ona była nasmarowana specjalnym lubrykantem. Więc jeżeli miałeś swoją ulubioną taśmę, którą odtwarzałeś raz dziennie do śniadania, drugi raz do obiadu, a trzeci raz do kolacji, to prawdopodobnie po jakimś czasie przestała ona działać tak dobrze, albo coraz częściej się wciągała, albo miała jeszcze inne problemy. I rozwiązanie na to było również super proste. Jak mamy czyszczenie głowicy, to mamy też czyszczenie kaset. I były takie specjalne maszyny, do której mogłeś włożyć kasetę i również specjalnym lubrykantem po prostu przesmarować całą taśmę, zapewniając jej dłuższą żywotność. Teraz wchodzimy w ten najciekawszy moment, bo ja pamiętam, że VHS-y z wypożyczalni były super, ale nie były. No, patrząc na aktualne nasze dane, no to nie, ale za swoich czasów to były bardzo interesujące. Ale, co bardzo ważne i o czym trzeba sobie powiedzieć, to w rzeczywistości, tak czysto teoretycznie mówiąc, możliwości telewizji w tamtych czasach były lepsze niż możliwości VHS-ów. No ale jak to? Trwały nośnik, coś zapisane na naszej kasecie. Jakim cudem coś zapisane na kasecie może być gorszej jakości niż coś, co jest nadawane na żywo? A no, mogło być, ponieważ VHS-y znacznie bardziej ceniły sobie w to, że można było na nich nagrać bardzo dużo materiału, a nie to, żeby nagrać na nich po prostu absurdalne ilości informacji dotyczące samej jakości. Tak, dobrze słyszycie. Trwały nośnik, na który coś możemy zapisać, miał ostatecznie mniej informacji o luminancji i kolorach niż telewizja nadawana na żywo. Dopiero później zmienił to tak zwany Super VHS, ale on nadal miał problemy z kolorami, ponieważ pomimo tego, że miał więcej informacji w luminancji, wydawał się ostrzejszy i miał 400 linii zamiast 240, to w rzeczywistości wartości dotyczące kolorów były praktycznie identyczne jak w VHS-ach, więc kolory na tych dwóch kasetach po prostu wyglądały niezbyt fajnie. Tak więc jeśli chodzi o VHS odtwarzane aktualnie na naszych telewizorach cyfrowych, a dawno temu na telewizorach kineskopowych, to czym to wszystko się tak naprawdę różniło? Po pierwsze, VHS-y dosłownie zostały tworzone po to, aby były odtwarzane na telewizorach kineskopowych. Materiały były tam interpolowane, a przecież cały magnetowid działał w sposób analogowy, który to dobry telewizor kineskopowy był w stanie świetnie zrozumieć. Aktualnie, jeśli chcemy taki magnetowid podłączyć do nowoczesnego telewizora, to niestety, ale musimy wykorzystać specjalnego rodzaju konwertery, a te jakością nie grzeszą. I przesłanie właśnie takiego sygnału analogowego przez słabej jakości konwerter do aktualnego telewizora wygląda po prostu źle. Ale co bardzo ważne, obraz VHS-ów wyglądał naprawdę dobrze na starych telewizorach kineskopowych. Oczywiście on został do tego stworzony, ale pamiętajcie przede wszystkim o tym, że bardzo rzadko kto w tamtych czasach miał, powiedzmy, telewizor większy niż 29 cali. Jak ktoś miał 34 cale, to był jakiś istny bogacz na całym naszym osiedlu. Większość ludzi miało telewizory, które były nawet 12-calowe, jak to maleństwo obok mnie. I materiały nagrane na VHS-ach, interpolowane, stworzone do odtwarzania na takich telewizorach, na tak małym sprzęcie, po prostu wyglądał naprawdę zaskakująco ostro. Aktualnie, kiedy ten sam materiał odtworzymy na naszych ogromnych 55-calowych telewizorach, to nie dość, że one sobie nie radzą z sygnałem, nie dość, że nie radzą sobie z tak naprawdę skalowaniem, to przede wszystkim my ten obraz strasznie rozciągamy, a takie rozciąganie powoduje to, że ostatecznie pokazują się tam jakiekolwiek artefakty, których wcześniej na takich maleństwach, co było całkowitą normą w pokojach i nawet i w salonach, po prostu tam nie widzieliśmy.
Jako ciekawostkę jeszcze chciałbym dodać, że na sam koniec popularności kaset pojawiło się coś takiego jak DVHS, Digital VHS, który potrafił zapisać obraz w 1080i, albo jak się zapisało na nim cyfrowo dane, na VHS-ie, mogłeś mieć 25 giga danych. Czy wiesz, to jest 25 giga danych na kasecie, podczas gdy płyty DVD miały tam niecałe 5. To jest kosmos. A wystarczyło przejść z analoga na cyfrowe. A co jeśli takiego VHS-a chcielibyśmy sami dla siebie zgrać? Jakoś go zdigitalizować, aby nam się ta kaseta kiedyś po prostu nie zniszczyła i żeby ten materiał nie przepadł. Moja jedna i najlepsza podpowiedź to jest taka, żeby to po prostu dać profesjonaliście. Są ludzie, którzy zajmują się tym profesjonalnie, mają bardzo dobry sprzęt, dadzą wam możliwie jak najlepszą jakość i jeszcze bardzo dobrze sobie poradzą z przeplotem. A najczęściej za jedną kasetę zapłacicie kilkadziesiąt złotych. Jeśli jednak chcielibyście to zrobić w domu, to jest jedna bardzo prosta metoda, ale oczywiście nie idealna. Trzeba mieć oczywiście magnetowid, następnie potrzebujemy konwerter do HDMI, a następnie potrzebujemy jakąś kartę przechwytującą z HDMI na USB. I ostatecznie podłączając taką kartę do naszego komputera czy laptopa, możemy ten obraz jakby zgrać. Niestety jednak pamiętajcie, że w ten sposób w rzeczywistości zgrywamy jakby taki czysty obraz, czyli dosłownie to, co było na tej kasecie z przeplotem i wszystkimi innymi minusami. Więc można to zrobić w domu, ale w rzeczywistości wydacie dosyć sporo pieniędzy na rzeczy, a jeśli chcielibyście oszczędzić na chociażby karcie przechwytującej i kupić takie najtańsze z HDMI na USB, to przynajmniej sprawdźcie, czy jest to sprawdzony sprzęt, bo wiele takich kart z HDMI na USB to jest jeden wielki bubel. Owszem, aktualnie VHS-y wyglądają źle, ale to nie dlatego, że one były złe, tylko dlatego, że jest to po prostu przestarzała technologia. A technologia ta w swoich czasach była mimo wszystko świetna. Tak więc na dzisiaj, moi drodzy, to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Wpadnijcie również do filmu o płytach CD, płytach DVD, gdzie mówiliśmy już o cyfrowej jakości zapisu danych. I do zobaczenia w następnym materiale. Na razie i cześć!